trening nóg zaczynamy od dwugłowego w staniu po 20 powtórzeń, delikatnie. Pan Henryk też zaczyna się rozgrzewać tutaj z barkami. Widać, kolega wjeżdża na grubą masę. Tam zrobiliśmy 4 serie, progresywnie wprowadzając coraz większe ciężary. Następnie dwugłowy w leżeniu, nogi rozstawione, stopy równolegle. Ja staram się te pośladki tutaj przyciskać jak najbliżej tego załamania na ławce. Ma to też wpływ na inną pracę dwugłowych. Z tym mięsiem to tak jest ciężko, żeby odczuwać jakiekolwiek wzrosty na początku. Trzeba go trenować. No i dopiero po jakimś tam dłuższym czasie on daje nam znaki, że w ogóle się rozwija. Nie zaniedbywałbym tego, nawet bym wręcz powiem, że ja zaczynam trening od wielu, wielu lat za namową dobrego takiego sztangisty polskiego, który przestrzegł mnie przed tym, żebym właśnie nie zaniedbywał dwugłowych, a nawet przemęczał te mięśnie na początku, stosując trening na dwugłowę, bo uratuje to moje kolana i na długą, to można powiedzieć, że dostałem długowieczności z treningiem nóg. Zastosowałem się do tego i po prostu kontynuuję to cały czas, zaczynając od dwugłowego. Kolejne zrobiliśmy wyciskanie wyprosty w siedzeniu. 6 serii po 20 powtórzeń. No Paweł tutaj przeszedł już na łydkę, bo kręgosłup go boli. No ja jeszcze zrobiłem w maszynie na przysiad też 6 serii i łydkę w siedzeniu i w staniu. Już niestety kamerzysta poszedł na, można powiedzieć, wypracowany spoczynek.